Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że przypadł mi zaszczyt rozpoczęcia moim, no nie chciałbym użyć słowa wykładem, to będzie może zbyt szerokie ujęcie, ale pewnym wystąpieniem, które jest tak naprawdę pewną refleksją na temat tego, w jakim kierunku zmierza szkoła austriacka, czy w jaki sposób ewoluuje ta konkretna szkoła ekonomii. I odniosłem takie wrażenie, że zjazd austriacki jest dobrym wydarzeniem, aby podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami związanymi z samą szkołą austriacką i z kierunkiem, w którym będzie się ona dalej rozwijać. I jak nie trudno się zorientować po tytule, będę mówił na temat interwencjonizmu, które uważam za główne austriackie wyzwanie w XXI wieku. Mikołaj wcześniej mówił o kwestiach związanych z przedsiębiorczym państwem. I tak się akurat złożyło, że także na Szkole Ekonomicznej Mikołaj miał oficjalnie rozpoczynał to wydarzenie. Ja byłem akurat po nim osobą inaugurującą pierwszy wykład. Tak dzieje się również na zjeździe. I w zasadzie Mikołaj wspominał o tym, że istnieje to zagrożenie związane z przedsiębiorczym państwem. Będzie też o tym po mnie mówił Marcin Zieliński. Nie będę zabierał więc mu tego zagadnienia oczywiście. Natomiast skoncentruję się na kwestii takiej, że zgodnie z dorobkiem szkoły austriackiej możemy powiedzieć, że państwo nie może z definicji być przedsiębiorcze, tylko z definicji jest interwencjonistyczne i nie ma innej opcji. W zasadzie jeżeli spojrzymy się w przeszłość i popatrzymy na dorobek szkoły austriackiej, to możemy wyróżnić kilka istotnych takich batalii, które w których ekonomiści tej szkoły brali udział. Na przykład spór metodologiczny, w którym uczestniczył Karl Menger. Potem XX wiek to jest tak naprawdę debata kalkulacyjna, walka naukowa, ekonomiczna, ale także ideologiczna w pewnym sensie z socjalizmem, z gospodarką centralnie planowaną. Natomiast jeżeli chodzi o XXI wiek, to moim zdaniem takim największym zagrożeniem, bo wydaje mi się, że szkoła ekonomiczna, jakakolwiek by ona nie była, powinna się koncentrować przede wszystkim na zagrożeniach, bo kiedy mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym, z rozwojem gospodarczym, kiedy wszystko dobrze idzie, to w zasadzie w pewnym sensie ekonomiści mogą się troszkę nudzić, a przynajmniej nie ma, czy koncentrujemy się wtedy jakby na tej pozytywnej stronie medalu, czy na tej dobrej stronie medalu. Natomiast jak popatrzymy się na to, co się dzieje, nie tylko nawet w ostatnich latach, ale w pewien kierunek ekspansjonizmu, etatyzmu rządowego, wzrostu wydatków rządowych w relacji do PKB i tak dalej, to ewidentnie interwencjonizm staje się coraz większym problemem dla gospodarki rynkowej. I tutaj wydaje mi się, że XXI wiek to w zasadzie już jest, a ten trend będzie kontynuowany. To będzie takie główne zagadnienie, z którym Austriacy będą się musieli mierzyć. I tutaj można wskazać kilka obszarów badań. W zasadzie, jeżeli chodzi o rządy poszczególnych krajów, bez względu na okres, to zawsze były pomysły nowe i stare. To się uzupełnia. Czy mówimy o ochronie środowiska, polityce energetycznej, systemie emerytalnym, opiece zdrowotnej czy czymkolwiek innym, to tak naprawdę są to stare lub nowe obszary badań, którymi mogły zajmować się Austriacy. Ja akurat ostatnio się zajmowałem ochroną zdrowia, aczkolwiek nie uważam, że to jest moje ostatnie słowo. Jeszcze kilka dekad pracy przede mną, więc dajcie mi i innym szansę. A myślę, że państwo generalnie, czy poszczególne rządy dadzą nam wiele okazji do tego, żeby spróbować jeszcze raz przetestować nasz austriacki dorobek. Jest oczywiście takie standardowe pytanie, czy kontrpytanie na temat roli państwa, mianowicie dobrze też znany w środowisku wolności, mianowicie jeśli nie państwo, to kto będzie budował drogi? I jakiś czas temu o tym myślałem i mam odpowiedź dosyć prostą.
jak to kto będzie budował? Ten, kto buduje, czyli przedsiębiorcy budują drogi, z tego co mi wiadomo, są to podmioty prywatne. Pytanie raczej powinno brzmieć, z jakich funduszy, z jakich źródeł powinno odbywać się finansowanie budowy dróg, ponieważ mamy tutaj oczywistą oczywistość. Skoro państwo jest tak niezbędne, dlaczego podmioty prywatne muszą być podwykonawcami? Dlaczego nie może być to jakaś publiczna, duża spółka, jakiś rządowy czempion, główny budowniczy dróg? Jest to więc pewna taka moja refleksja na ten temat i tutaj zamiast oczywiście kolejnych państwowych rozwiązań czy rządowych rozwiązań wprowadziłbym coś, co nazywam przedsiębiorczym mottem, albo co można by tak określić, mianowicie nie ma problemów, są tylko rozwiązania, a te rozwiązania najefektywniej możemy przetestować w warunkach nieskrępowanej gospodarki. W kwestii jeszcze dosłownie samego stwierdzenia dotyczącego przedsiębiorczego państwa przypomniało mi się, że w ludzkim działaniu Mises przynajmniej dwukrotnie narzekał na to, jak ujął swego rodzaju semantyczny chaos, który polega na tym, że pewne zjawisko nazywamy inaczej albo w ogóle dane zjawisko, które jest niebezpieczne, ponieważ pochodzi z interwencjonizmu, nie jest w ogóle nazwane. I w ludzkim działaniu wskazał, w różnych oczywiście częściach swojego dzieła, na takie dwa przypadki. Pierwszy to była inflacja, którą zaczęto definiować jako po prostu wzrost ogólnego poziomu cen zamiast wzrost podaży pieniądza, którego skutkiem najczęściej jest wzrost cen. A drugi przykład to była kwestia wartościowania w ekonomii już na końcu jego traktatu i podział na ekonomię normatywną i tam też pewne problemy takie semantyczne z tym związane, na te problemy wskazywał. I tutaj wydaje mi się, że na tej podstawie mogę stwierdzić, że potrzeba konkretnej nazwy, czyli zamiast mówić o tym, że państwo wyrównuje nierówności, że łagodzi jakieś wahania gospodarcze, walczy z kryzysami. Trzeba to nazwać po imieniu. Państwo stosuje interwencjonizm i to nie jest ideologiczne ujęcie. Jest to ujęcie jak najbardziej pełnoprawne w sensie ekonomicznym. Nie ma po prostu innego wyboru niż nazwania tego interwencjonizmem. I tak jak czasami do kogoś mówimy, że tutaj masz bardzo radykalne poglądy, jesteś socjalistą, no tak samo można powiedzieć, że masz radykalne poglądy w sensie negatywnym, jesteś interwencjonistą. Tutaj nie widzę żadnej różnicy i de facto jest to związane z tym, co Mises też bardzo dużo pisał na temat samego interwencjonizmu. Nie zajmował się tylko gospodarką centralnie planowaną i nie chodziło tylko w jego dorobku o debatę kalkulacyjną, ale w zasadzie niedługo po swoich wielkich dziełach poświęconych gospodarce socjalistycznej czy możliwości funkcjonowania tego tworu, bardzo szybko Mises zwrócił uwagę na to, że interwencjonizm jest również bardzo poważnym zagrożeniem. A kluczowe w teorii Misesa jest to, że mamy do czynienia tutaj z ekspansywnym charakterem interwencjonizmu. Interwencjonizm zawodzi i problem polega na tym, że rząd ma kolejny pomysł na to, jak ten problem kolejny załagodzić. Rządy się nie chcą wycofywać ze swoich nietrafionych pomysłów, idą dalej i tym sposobem wpływ rządu na gospodarkę jest coraz większy, czy to wpływ fiskalny, czy regulacyjny. Także to nie są odseparowane od siebie systemy gospodarcze, jak się niektórym wydaje. To nie jest także kwestia demokracji. Demokracja wcale nie jest jakąś barierą, znaczy pewną jest, tak, ale to nie jest tak, że system demokratyczny nie blokuje interwencjonizmu. On może mieć także charakter sprzyjający interwencjonizmowi, jak zresztą kiedyś pisał Mises, że demokracja polega na tym, że podejmujemy decyzje zgodne z wolą większości, ale to nie oznacza, że większość ma rację i tu jest ten główny problem. Także zmierzam do tego, że brak nazwy utrudnia walkę z zagrożeniem i interwencjonizm jest tutaj szczególnie istotny także w tym wymiarze semantycznym. I kolejna moja refleksja dotyczy tego, ktoś mi całkiem niedawno zresztą na to zwrócił uwagę, aczkolwiek nie jest to aż tak nieoczywiste, jakby się mogło wydawać, mianowicie co najbardziej lubią robić Polacy, jakie jest ich hobby. I w zasadzie można powiedzieć, że jednym z najpopularniejszych hobby to narzekanie. A sobie zadam po tym takie pytanie, czy jest jakiś obszar narzekania, gdzie nie można wykazać aktywności rządu? Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to pogoda.
Ale czy poza tym jest coś jeszcze, to nie wiem, czy bym zaryzykował podanie jakiegoś przykładu. I na przykład tutaj wchodzi jasny i klarowny podział na trzy rodzaje interwencji, które wprowadził Rothbard. Wiem, to nazewnictwo też może w zależności od wydania być mniej lub bardziej trafne, ale jeżeli popatrzymy sobie na samo narzędzie klasyfikacji jako użyteczne narzędzie analityczne, no to można powiedzieć, że tutaj ta teoria interwencjonizmu klarowna pokazuje Polakom, że jeżeli ktoś narzeka, że płaci coraz wyższe podatki, że jest coraz więcej regulacji, możemy się na chwilę zastanowić i powiedzieć, wiesz co, brzmisz jak ekonomista, ty mówisz o interwencjonizmie, tak, to jest właśnie to. Zawsze można także tutaj jeszcze podkreślić wkład Rothbarda, który zwraca uwagę, że część ekonomistów, o ile nie zgadza się z tak zwanymi interwencjami dwustronnymi, czyli z opodatkowaniem, wskazuje, że słusznie, że podatki generalnie rzecz ujmując ograniczają, zmniejszają produkcję, to także nie mniejszym zagrożeniem, nie mniej istotne są interwencje trójstronne, czyli wiele regulacji, na przykład regulacje dotyczące cen, czy wiele innych, ograniczające konkurencję i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj istnieje duży potencjał do tego, aby ekonomia austriacka kontynuowała swój renesans i schodziła, że tak powiem, ze swoim przekazem do coraz szerszych warstw społecznych, ponieważ Polacy lubią narzekać, a my możemy im w tym pomóc, znaczy odpowiednio ukierunkować czy wzmocnić to narzekanie. Z tego płynie kolejna, wydaje mi się, warta uwagi refleksja i moja konkluzja, że można zadać pytanie, o czym tak naprawdę jest interwencjonizm, czy on jest o tych regulacjach, podatkach, o wpływie państwa na gospodarkę. W pewnym sensie tak, ale nie do końca, ponieważ są to narzędzia interwencjonizmu, które stanowią wstęp do analizy skutków, jakie przyniosą gospodarce rynkowej. I tak naprawdę, co może się wydawać pewnym paradoksem, interwencjonizm, czy austriacka teoria interwencjonizmu koncentruje się na gospodarce rynkowej w istocie, tylko na gospodarce rynkowej, która jest coraz bardziej krępowana, jak to pisał Mises, różnego rodzaju regulacjami. Wydaje mi się, że to jest sedno interwencjonizmu. Gospodarka rynkowa, która nie funkcjonuje do końca na zasadach rynkowych. Znaczy rynkowa w tym sensie, że mamy podmioty rynkowe, ale którą szereg intensywnych interwencji w dłuższym lub krótszym terminie może sprowadzić na tak zwaną drogę trzeciej drogi i może być w pewnym momencie za późno, żeby z niej zawrócić. Także wydaje mi się, że to jest kolejna taka ciekawa rzecz. Jakiś czas temu Sanford Ikeda, czy ekonomista związany także ze szkołą austriacką, dokonał jego zdaniem takiej klasyfikacji interwencji, czy jakby skali ich zagrożenia, czy intensywności. I generalnie stwierdził, że nie ma dobrych interwencji, tak jak nie ma dobrych podatków, są tylko mniej złe. Ale dokonał takiej, jego zdaniem, klasyfikacji. Za najmniej szkodliwe uznał interwencje dotyczące podatków. Jego punkt widzenia był taki, że no jeśli opodatkowujemy jakąś firmę, czy dany podmiot, czy dochód, to oczywiście jest to negatywne zjawisko. Ale dopóki nie wchodzą kolejne regulacje, to, że tak powiem, pozostała część rynku działa na zasadach rynkowych dalej, czyli to osłabienie procesów rynkowych jest jeszcze może nie tyle akceptowalne, co najmniej szkodliwe. Jako gorszą interwencję wskazał interwencję trójstronną, czyli regulacje na przykład dotyczące cen, ograniczenia konkurencji, wprowadzanie różnych standardów jakościowych, reżimowa niepewność i tym podobne. Natomiast jako takie zagrożenie numer jeden, czy interwencję numer jeden, wskazał interwencje mające miejsce w sferze monetarnej, które się tak naprawdę w pewnym sensie kanalizują w tym, co nazywamy polityką pieniężną banku centralnego, gdyż to ma wpływ tak naprawdę zarówno na nasz cały majątek, jak nie tylko na dochody, tak jak podatki, ale także, więc mamy pewien efekt redystrybucyjny wynikający z działań, z aktywności banków centralnych. Mamy rozrost państwa w gospodarce, ale także w sposób pośredni wpływa to na aktywność podmiotów gospodarczych i na relacje pomiędzy konsumentami i producentami.
Przygotowałem krótką prezentację jeszcze, ale tutaj nie będę się rozwijał, mam dosłownie kilka slajdów. Ostatnio taki znalazłem obrazek, takie zdjęcie na profilu Mary Ruart, czyli zadeklarowanej libertarianki. I wydaje mi się, że gdyby pytanie brzmiało rola szkoły austriackiej w XXI wieku, to zamiast odpowiadać mógłbym Państwu zaprezentować właśnie ten obrazek i wydaje mi się, że nie jestem jakimś krytykiem sztuki, ale można się troszeczkę zastanowić nad interpretacją tej prostej grafiki. W zasadzie rola Austriaków mogłaby powiedzieć, można by ją nazwać w ten sposób, że to czerwony ludzik, czy ta czerwona kredka, tak, czyli ten wolny rynek, pokazuje palcem na rząd i mówi właśnie he did it. Także to jest nasza rola, odbicie piłeczki. Miałem też taką pewną refleksję, że w sumie to jest oczywiste, że widać, że na ścianie niebieski kolor, ale rzeczywistość wygląda tak, że to jest kolor szary, a przynajmniej społeczeństwo nie widzi tego koloru niebieskiego. Ten kolor niebieski bardziej widzą ekonomiści. I tutaj kluczowa rola szkoły austriackiej, żeby pokazać, że to nie jest kolor czerwony, tylko niebieski, czy za pewnymi konsekwencjami, za recesją, trudnościami występującymi w gospodarce odpowiada rząd. Oczywiście tutaj ważna konkluzja kolejna. To się często przewija, ale też chciałbym o tym powiedzieć. Austriacy nie uważają rynku za jakiś ideał, za twór doskonały. Trudno nawet mówić, w jakim sensie miał być doskonały. Ale uważamy, że rynek najlepiej służy zaspokajaniu potrzeb konsumenta, mimo że ludzie w zasadzie każdego dnia popełniają błędy. Ale niewątpliwą zaletą rozwiązań rynkowych jest to, że te błędy są bardzo szybko ujawniane, na przykład w postaci strat przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na straty, więc zanim jakiś przedsiębiorca zastanowi się, czy potencjalny przedsiębiorca nad rozpoczęciem jakiegoś biznesu, jakiejś działalności, to spokojnie jeszcze sobie wszystko przekalkuluje, bo decyduje na końcu i tak konsument. I to jest szczególne. Dlatego Austriacy nie są w tym sensie jakby największymi zwolennikami rynku, ponieważ nie traktują rynku jako absolutny ideał, ale jako narzędzie, za pomocą które służy do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa najefektywniej, ponieważ można to robić za pomocą prób i błędów, a błędy są minimalizowane, czy utrzymywanie kursu na jakieś nieefektywną produkcję i tak dalej jest po prostu nieopłacalne w krótszym czy dłuższym terminie. Kolejna ciekawostka, którą jeszcze znalazłem, także w internecie, i też wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe. Czy ktoś może kojarzy to zdjęcie? Ostatnio dosyć dużą furorę robi. Tutaj nie ma akurat. Tutaj nie wiem, czy to widać, ale to jest flaga Argentyny. Chyba nie widać, bo jest troszkę jasno. Więc możemy się spodziewać, że jest to jakiś kolejny kryzys w Argentynie. Co nam przychodzi na myśl? Kryzys zadłużenia, inflacja, kryzys walutowy. A to się okazało, szanowni państwo, że to jest kryzys związany z czym? Może ktoś wie. Co jest? To ty się nie liczysz. Proszę, tego, ten pan nie ma głosu. Ale to jest, co mamy za miesiąc, czy za niecały miesiąc? Mistrzostwa świata chyba się rozpoczynają. I w Argentynie w związku z niedługo rozpoczynającym się mundialem, gdzie kadra Argentyny ponoć ma duże szanse na końcowy sukces, pojawił się kryzys związanymi z nalepkami, czy z tymi naklejkami Panini. Jest to takie firma Panini włoska, publikuje takie albumy, kupuje się w kioskach naklejki i się wypełnia te albumy ze zdjęciami zawodników. I okazało się, że firma, czy oddział argentyński tej firmy, której przedstawiciele chyba są tutaj. Tutaj mamy oficjeli rządowych, a tu mamy przedstawicieli jakiegoś krajowego związku kioskarzy argentyńskich. I generalnie rząd Argentyny, może coś powiem, czy jest jakiś obszar, gdzie to państwo nie ingeruje, i to zdjęcie pokazuje, że chyba nie. Więc Austriacy będą mieli pełne ręce roboty, jak ktoś, są zapewne studenci, może to jest ciekawy temat na pracę licencjacką czy magisterską. Wydaje się, że temat niewinny, a jednak siedzimy po uszy w teorii interwencjonizmu. Historia jest taka, że firma Panini nie do końca przewidziała ogromny popyt Argentyńczyków na tego rodzaju produkty. Także z socjologicznego punktu widzenia to jest tłumaczone w ten sposób, że
No Argentyna no przez wiele lat jest to ciągłe, doświadcza wielu trudności gospodarczych, więc no ludziom tam nie żyje się za dobrze, generalnie rzecz ujmując. I taką jedną z niewielu pociech tych Argentyńczyków no jest ostatnio ta kadra Argentyny, a te albumy tej firmy no stanowią taką podporę, tak? Ostatnią małą radość tych Argentyńczyków, więc kiedy okazało się, że kadra jest w dobrej formie, no to ta wartość tych albumów i naklejek zaczęła rosnąć, szczególnie oczywiście naklejki z piłkarzami Argentyny. W międzyczasie firma Panini oczywiście przygotowała pewną ilość naklejek i albumów, ale okazała się ona niewystarczająca. Przy okazji chyba zmienili jeszcze sposób dystrybucji bardziej przez stacje benzynowe i internet niż przez tradycyjne kioski. I no, wywołało to, no wiecie Państwo, popyt zawsze reaguje szybciej niż podaż, więc stało się to, co widzimy na następnym zdjęciu. To są kolejki, to nie jest zdjęcie z PRL-u, to nie są kolejki po mięso, tylko to są kolejki po te albumy czy naklejki. Jak widzimy, stoją i dzieci, i dorośli. I także, co ciekawe, sklepikarze czy kioskarze zaczęli wprowadzać regulacje, że nie możesz kupować w ciągu tam dnia czy tygodnia więcej niż 10 naklejek czy jakichś tych saszetek z naklejkami, spisują nazwiska tych klientów. Jakoś tak to się odbywa. No i generalnie chyba Argentyńczycy dali jakieś takie przyzwolenie mentalne czy społeczne, żeby rząd spróbował rozwiązać ten problem. Oczywiście rząd nie ma czarodziejskiej różdżki i nie spowoduje wzrostu podaży naklejek. Natomiast to też pokazuje, jakbyśmy w pewnym sensie zatoczyli to koło, że te problemy Argentyny, czy z naklejkami, czy ogólne problemy gospodarcze, wynikają właśnie z tego, że jest takie zaufanie do tego, że rząd jest w stanie mieć jakiś pozytywny wpływ na rozwój, na wzrost gospodarczy. Zresztą a propos Mistrzostw Świata, w Argentynie były już Mistrzostwa Świata bodajże w 1978 roku, co było dobrym interesem dla ówcześnie rządzącej junty wojskowej. No, Argentyna wtedy zdobyła tytuł Mistrza Świata, więc było to także bardzo opłacalne przedsięwzięcie polityczne. No, dalsze losy po tym sukcesie, nie mówię o kadrze Argentyny, tylko o gospodarce argentyńskiej, pokazały, że no, nie był to dobry kierunek. Także w pewnym sensie no, społeczeństwo Argentyny potrzebuje takiego wsparcia intelektualnego. Jest taka książka, pewnie ją Państwo kojarzycie, Ekonomia i polityka, której autorem jest Ludwig von Mises. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest zbiór wykładów Misesa, jakich udzielił w Argentynie w latach 50. Przynajmniej chyba tak we wstępie to jest napisane, ale nie wiem, czy tutaj nie wprowadzą, chyba tak. Więc generalnie coś, co musimy robić, to kontynuować naszą narrację, bo społeczeństwa w pewnym sensie nie uczą się na błędach. Do pewnego stopnia nie mogą się uczyć, bo wchodzą nowe pokolenia, które może trzeba od początku edukować w tym procesie. Dlatego tak ważna jest ta kwestia również semantyczna. Na końcu może, żeby nie było tak pesymistycznie, że już wszystkim się Państwo zajmuje. Mikołaj miał swój fragment, który zacytował, ja zacytuję swój. To jest fragment krótkiego przemówienia Henry'ego Hazlitta, które można przeczytać między innymi w książce Siła woli, fundament życiowego sukcesu. To jest także się u nas ukazała ta książka. I to jest przemówienie z 1964 roku. Wtedy Hazlitt, jeżeli tutaj dobrze zerkam, miał już chyba około... Tak, to były jego 70. urodziny i zrobił krótkie przemówienie. No to za parę ładnych lat czekała go stagflacja, więc musiał być w formie. A propos stagflacji, coś nam się chyba rysuje na horyzoncie. I generalnie można powiedzieć, że to jest takie, czasami wiecie, jak Austriak ma doła, albo może nie jakiś kryzys, ale potrzebuje takiej motywacji, to sobie czasami sobie to czytam i pozwolę sobie także to Państwu pokrótce przedstawić i tym samym zakończyć moje wystąpienie. Hazlitt pisał w następujący sposób. Ci z nas, którzy wysoko cenią wolność, są w ideologicznej mniejszości. Czasami wydaje się, że w beznadziejnie małej mniejszości. Jesteśmy prawdziwymi stronnikami wolności. To my wierzymy w ograniczony rząd, w swobodę działania jednostki i minimalny przymus, gwarantujący jednak zachowanie prawa i porządku. Ponieważ jesteśmy prawdziwymi liberałami, wierzymy w wolny handel, otwarte rynki, swobodę gospodarowania, prywatną własność środków produkcji. Jednym słowem, jesteśmy za kapitalizmem, a przeciwko socjalizmowi. Muszę przyznać, że zdarzyło mi się parę razy powtarzać,
Jest paru złośliwców, którzy twierdzą, że od 50 lat nie powiedziałem nic nowego. W pewnym sensie mają oni rację. Wychwalałem pod niebiosa wolność jako przeciwwagę dla przemocy. Kapitalizm jako odpowiedź na socjalizm. Te doktryny głosiłem wszystkimi możliwymi środkami przy każdej możliwej okazji. A jednak wbrew moim intencjom współczesny świat jest dużo bardziej etatystyczny niż wtedy, gdy zaczynałem moją krucjatę. Czyżby większość była głucha na argumenty rozsądku? W tej kwestii jestem jednak optymistą i myślę, że ludzie w końcu posłuchają głosu rozsądku, ale tylko wtedy, gdy będą przekonani, że jest to rzeczywiście głos rozsądku. Musi być gdzieś jakieś brakujące ogniwo, coś, czego nie udało nam się dostatecznie jasno dostrzec i zrozumiale przedstawić. A może po prostu za rzadko o tym czymś mówimy. Nasza mniejszość jest w bardzo niekomfortowej sytuacji. Jej przedstawiciele nie mogą sobie pozwolić na przeciętność cechującą resztę społeczeństwa. Jeśli chcą to społeczeństwo przekonać do swoich racji, muszą się wzbić wysoko ponad średnią. Im mniejsza liczebnie mniejszość, tym większą musi się wykazać determinacją. Inaczej nie podbije się serc większości. Musimy więc lepiej myśleć, musimy więcej wiedzieć, lepiej pisać, musimy nabywać najwyższej klasy umiejętności, by wykorzystać je w dyskusji. Przede wszystkim jednak musimy wykazać się potężną odwagą oraz niestety niezmordowaną cierpliwością. Mimo wszystko jestem dobrej myśli. Wyrażenie opinii odbiegających od status quo wciąż nie jest zabronione. Korzystając z okazji, chciałbym wam przekazać, bądźcie dobrej myśli, nie traćcie nadziei, nie wygraliśmy jeszcze tej wojny, ale też nie jesteśmy skazani na porażkę. W innym fragmencie Hasyt pisze, że najrzadszą z rzadszych rzeczy jest odwaga moralna. Tego również państwu życzę i dziękuję bardzo za wysłuchanie.